Ja jestem, powiedziałbym, mocno poruszony tym, że o tym w ogóle musimy rozmawiać. Nie przyszłoby mi to do głowy jeszcze miesiąc temu, tydzień, nawet wczoraj, do momentu, jak zadzwonili do mnie zaniepokojeni mieszkańcy Wałbrzycha, którzy widzieli gdzieś autobus stojący na stacji benzynowej. Ja nie wiem, czy to była kwestia przypadku, ale tknięty chęcią uzyskania informacji u źródła skontaktowałem się ze Śląskim Konsorcjum Autobusowym, które rzeczywiście niestety potwierdziło, że od pewnego czasu narastają trudności w regularności dostaw paliwa do siedziby Śląskiego Konsorcjum, które musi zapewnić codziennie paliwo do 56 autobusów jeżdżących w naszym mieście na jednej zmianie. Uspokojono mnie i chciałbym też uspokoić mieszkańców Wałbrzycha, że rzeczywiście te trudności niestety są, ale jest jakaś wielkość żelaznego zapasu, który zgromadzony jest w bazie przy ulicy Ludowej, który pozwala te już w tej chwili niestety chyba prawie dwudniowe opóźnienia w dostawach wyrównywać. Czy to się jakby uda pozytywnie rozwiązać? No, mam taką nadzieję, ale myślę, że my wszyscy widzimy, bo tu jeździmy na stację benzynową i po prostu nie ma paliwa. Jest to coś zupełnie zdumiewającego w obecnych czasach i realiach. Myśleliśmy, że nigdy się to nie zdarzy.